Tak, 13 lat, jak mają ukończone, albo są podpisane. To jest to. To tam nie tak? Tak. Okej, nie. To jest to. To jest. Tak. To je musicie dla nas wypełnić teraz. Dzień dobry, znajdujemy się na placu Kościuszki przed główną siedzibą Miejskiego Centrum Kultury. Dziś w ramach Kulturalnych Piątków zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w grze miejskiej Krokiem po Tomaszowie. Gra miejska startuje o godzinie 17 i polega na wykonaniu zadań. Każdy gracz bądź drużyna, bo można i indywidualnie i grupowo, dostaje kartkę z zadaniami. Będzie to powiedzmy krótki spacerek, trasa około 5,5 km do przejścia. Na trasie będziemy spotykać zadania, głównie pytania dotyczące naszego pięknego miasta, takich też odległych czasów, ale też takich bardziej współczesnych. Przejdziemy przez Park Solidarności, przez Park Rodego, przez Park Bulwary. Będzie na pewno świetna zabawa. Dużo uśmiechu, ale też na pewno pogłębimy naszą wiedzę dotyczącą Tomaszowa, tego naszego obecnego, jak i troszeczkę przeszłości poznamy. Tak, to Tomaszowa. To jest pani pewnie. Też zgłaszają, a to jest woda. Tak. Ile was będzie w grupie? Proszę, jak mają wyglądać tablice drugiej? Wśród zadań znajdą się pytania na przykład dotyczące Władysława Reymonta. Jednym z pytań było, iż w skansenie znajduje się stacyjka, na której przesiadywał pewien polski noblista. No właśnie, to jest to pytanie. Kto był tym noblistą i za co dostał Nagrodę Nobla? Z współczesnych pytań na przykład możemy znaleźć takie pytanie. W Tomaszowie jest bezpłatna komunikacja miejska, ale czy wiemy, co znajduje się w logo MZK? A idziemy wszyscy, czy już można sobie wymówić? Można sobie wystartować. Można wystartować. Trzeba po prostu poczekać z jedną z nas. Niezmiernie cieszymy się, że do naszej gry zgłosiły się osoby, mieszkańcy naszego miasta w różnym wieku. Od maluszków z rodzicami, poprzez młodzież, po naszych tomaszowskich seniorów. Każdy z tych graczy, który ukończy grę przed godziną 18:50, otrzyma od nas drobny upominek. Gra miejska powstała dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników Miejskiego Centrum Kultury, a szczególnie Fili Mok i Fili Tkacz. Dlaczego mamy być na miejscu? Tak, widzę? Ja jadę pierwszy raz, mój mąż wybrał kierunek podróży. Ja chciałam bardzo być, ale się brałam na głosowanie. Jak się nazywamy? Do Turcji, ale mój mąż podłapał, że z nami kolega idzie, który nie lubi moją Laurę i Laura jest tam przygłosowana. Petardy! O, mocno nas mocno. Dobre. Tak jak dziś koło makarsko mam. Może być? No mamy, ja robię to na Galabarcie, mamy Skit, Drogi, Dubrowni.